Ahoj, załogo! Dzisiaj nie będziemy opowiadać baśni, nie wysłuchamy baśni, natomiast zajmiemy się opowieścią pod kątem psychologii i wartości społecznych. Bo tak jak często powtarzam na wszystkich mediach i będę tu też powtarzała częściej na YouTubie, baśnie to nie tylko rozrywka. Baśnie niosą ogromną mądrość i tak jak już mówiłam, też w szorcie. Baśnie mają warstwy jak ogry. Dzisiaj weźmiemy na tapet właśnie króciutką baśń, którą też Wam tu podlinkuję, ponieważ też jest w szorcie. Więc krótka baśń nie będzie miała wielu warstw. Natomiast ja wyodrębniłam z niej dwie. I będziemy się nad nimi pochylać. A więc wyruszamy w naszą galeonową podróż, tym razem powiedzę o baśni. Otóż, moi drodzy, baśń Trzy Siostry, o której mówię, tak na szybciutko, jest to baśń o trzech roślinach, kukurydzy, fasoli i dyni, i siostra, które zamieniły się w te rośliny, żeby pomóc swojej społeczności. I teraz, baśń po pierwsze jest baśnią, jak ja to mówię, instruktażową. To jest instruktaż. Tam krok po kroku jest powiedziane, w jaki sposób mamy uprawiać te rośliny. I konkretnie jest powiedziane, że jeżeli zasadzisz trzy razem, to będą dawały najlepszy plon. Jest też wyjaśnione dlaczego. Mój kolega, opowiadacz, który pochodzi z Boliwii, kiedy umieściłam informację o tej baśni na swoim Facebooku, to od razu napisał mi coś takiego: Edytka, ale my w Boliwii to jeszcze wsadzamy te trzy ziarenka do głowy ryby i dopiero wsadzamy do ziemi. Czy jest baśń mówiąca jeszcze, dodająca tą głowę ryby? Nie wiem, on też nie znał. Natomiast jest to możliwe, że była kiedyś. A jest to też logiczne, bo zobaczcie, kiedy włożymy te trzy nasiona do głowy ryby, głowy, z której niewiele się zrobi, niewiele się zje, ale przecież to jest nawóz, który w początkowym okresie te nasiona będzie bardzo dobrze dokarmiał. Więc mamy tutaj jeszcze element dokarmiania. Wybaczcie te miauczenie, jeśli je słychać. Niestety Luneczka mi się zbiesiła i raptem zaczęła chcieć do innego pomieszczenia. Nie będę już przerywała nagrania, wybaczcie, mam nadzieję, że się zaraz uspokoi. O, już idzie tutaj. Więc mamy ten instruktaż, dlaczego i po co sadzić te rośliny, te trzy nasiona razem. Mówię, cofnijcie się do nagrania, które podlinkuję. Druga warstwa, społeczna, to jest o poświęceniu, ponieważ mówi o tym, że jeżeli poświęcimy coś, nawet życie, bo tutaj tak jest, że siostry zamieniają się z ludzi w rośliny, żeby pomóc swoim bliskim. Jeżeli to zrobimy, to chociaż my przestaniemy istnieć, to będzie istniała pamięć o nas. Społeczność będzie wdzięczna, społeczność nie zapomni i jakby gdyby będziemy trwać. A cóż motywuje człowieka do działania, jak właśnie nie to, żeby pamięć o nim przetrwała. Albo w dzieciach, które będą nas wspominać, albo w jakichś naszych działaniach. Po to piszemy książki, po to tworzymy obrazy, po to dokonujemy wielkich czynów, jak na przykład Aleksander Wielki. Dla potomnych. A więc ta baśń miała motywować ludzi na tej warstwie społecznej do jak gdyby czynów na rzecz społeczności. No to w tle to moje koty, które stwierdziły, że się pobiją.
Jeżeli wy w tej baśni znajdziecie jeszcze jakąś jedną warstwę, co jest możliwe, może czegoś nie dostrzegłam w tej króciutkiej baśni, to bardzo proszę, napiszcie mi to w komentarzu. A tymczasem wracamy po naszym żeglowaniu po meandrach baśniowych zatok. Ja się z wami żegnam. Ahoj załogo! Do następnego rejsu!